Cześć, z tej strony Adam Niemiec, Karol Glos. Bardzo serdecznie witamy na kanale Preston Innovations Polska. Jesteśmy na wspaniałym łowisku Maślanka. Jest to chyba najbardziej rybne łowisko w Polsce, a przynajmniej najbardziej rybne z tych, o których słyszałem. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo jest ze mną Karol. Karol jest laureatem konkursu świątecznego na wędkowanie ze mną przed kamerą Preston Innovations. Spróbujemy Karolowi zaprezentować takie zawodnicze podejście do wędkowania, takie było życzenie. Postaram się temu sprostać. Karol wybrał to łowisko, więc dzięki niemu tutaj jesteśmy. Ja też Ci bardzo, Karol, dziękuję, że tutaj wreszcie mogłem zawitać, bo dużo dobrych rzeczy słyszałem o łowisku Maślanka. Jakoś nigdy wcześniej moje auto mnie tutaj nie zawiodło. Jesteśmy nad Maślanką i myślę, że spędzimy fajny dzień, bo pogoda się zapowiada świetna. Zostańcie jeszcze dalej, bo przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania jest zestaw podajników Preston Innovations, a o szczegółach opowiemy wkrótce. Z wyczuciem, tak, żeby tak, wysuwało tak. Się, ale z oporem. Oczywiście. Idzie do Ciebie, Adam, ta ryba. Dobrze, no. Co Ty tam masz takiego, że te ryby tak przyciągasz? Ja je po prostu bardzo lubię. O, chodź tutaj, mistrzu. Piękna ryba. Łowisko Maślanka. Praca. We wstępie wspomniałem, że Karol chciałby przygotować się do zawodów wędkarskich. Ja na tym łowisku co prawda nie łowiłem, natomiast mam wielu kolegów, którzy tutaj łowią. Bardzo im serdecznie dziękuję za podpowiedzi, informacje na temat tego łowiska. Dziękuję Arturowi, Marcinowi, Dominikowi. I od nich dowiedziałem się, że bardzo skuteczną metodą na tym łowisku, szczególnie gdy jest ciepło, jest pellet wagler. Pellet wagler oraz bombka. Te dwie metody się łączą ze sobą, bo się łowi bardzo podobnym sprzętem i myślę, że na tym byśmy się dzisiaj skupili. Jeżeli pójdzie na tyle dobrze, że jakoś ta metoda wejdzie Ci w krew, to będziemy mogli dalej jakiś tam metod poszukiwać. Natomiast myślę, że na początek ja bym się skupił na tych dwóch metodach i tyle. Łowienie na pellet wagler polega na tym, że łowisz ryby z powierzchni, strzelasz pelletem, łowisz ryby z powierzchni. Jeżeli ryby biorą z powierzchni, łowisz na pellet wagler. Jeżeli ryby schodzą do dna, do tego pelletu, który spadł na dno, wymieniasz spławik na ciężarek, zarzucasz w to samo miejsce i łowisz z dna, dokładnie tą samą wędką. Dlatego mówię, że ten zestaw jest bardzo proste podejście, wędka, kilka spławików, przypony, pelet, ewentualnie ciężarek. Koniec, nic więcej nie potrzeba. Czyli metoda prosta, ale skuteczna. Tak, tak, właśnie super. Ja jestem, nieraz się łapię na tym, że oczywiście tak się nie da, ale bardzo często staram się jak najbardziej upraszczać wędkowanie. Uważam, że im prościej się łowi, im prostsze podejście, tym jest mniej takich możliwości, żeby gdzieś tam się zamotać podczas tego łowienia, więc na tym się skupimy. Pokażę Ci, jak buduję zestaw. Myślę, że wielu wędkarzy, którzy łowią na pellet wagler, to właśnie w ten sposób robią podstawowy zestaw. Do jego budowy będziemy potrzebować stopery gumowe. I tak, na żyłkę zakładamy jeden stoperek, później łącznik, krętlik z zagrawką do zaczepienia spławika. To też wędruje na żyłkę. Ten łącznik trzeba ograniczyć dwoma stoperkami. Chodzi o to, że dwa, dlatego żeby przy zarzucaniu one gdzieś tam się nie przesuwały. Dwa to już jest bezpieczne. Jeden być może wystarczy, natomiast czasami może się przesuwać po żyłce, więc najbezpieczniej jest wykorzystać dwa. Zobacz, to jest cały zestaw. Mhm. Takie coś. Na końcu robię pętlę. Ta pętla wskazana jest nawet, żeby była duża.
nie musisz się martwić, żeby była jakaś tam mini pętelka, równiusieńka i tak dalej. Czyli to nie ma takiego znaczenia? Nie. Aha. Okay. Zrób po prostu dużą pętlę. Chodzi o to, że w tą pętlę będziemy, do tej pętli będziemy zamontowywać przypon. Stosujemy przypony z włosem. Więc żeby wygodnie było przełożyć przez pętlę, to po prostu trzeba tą pętlę zrobić dużą. Jak zrobisz malutką, to bardzo ciężko będzie założyć, przełożyć tutaj ten haczyk z tym włosem, a podczas zawodów no to jest ważne, żeby nie tracić czasu i nie denerwować się przede wszystkim. Kurczę, nie mogę czegoś zrobić. I mokre ręce, stres, wiesz jak to jest. I później... I wiązanie pętla w pętlę robisz. Tak. Pętlę w pętlę. Tak. Mhm. Więc mam gotowy zestaw. Wcześniej warto też oczywiście przygotować przypony. Ja przypony, przyznam się, wiązałem wczoraj późnym wieczorem w hotelu specjalnie na to łowisko, bo nie byłem na to przygotowany tutaj. Więc specjalnie na to łowisko... Z gumką, widzę. Tak, aha. Haczyki, przypony z gumką. Do twardego peletu. Czy generalnie do... One są bardzo uniwersalne. Są bardzo uniwersalne. Zobacz, to jest standardowa 38-centymetrowa drabinka z Prestona. Żyłka 0,21 Reflo Power, bardzo mocna żyłka, haczyk numer 10 z gumką i w tą gumkę możemy założyć twardy pelet, dokładnie ten sam, którym będziemy strzelać. Możesz zastosować pelet w innym kolorze, to nieraz też działa, albo po prostu zwykłego waftersa, też w to wchodzi. To jest, uważam, że to jest najbardziej uniwersalny przypon. Czy długość przyponu ma znaczenie, czy to po prostu jest ustalone, że nie wiem, około 20 cm? Myślę, że nie ma znaczenia, zwiększać. Bo tak naprawdę Ciebie interesuje odległość, powiedzmy, jak będziemy mówić na pellet Wagler, odległość spławika od przynęty. To jest bardzo ważne. Musisz obserwować, co się dzieje w wodzie i myślę, że ryby Ci będą o tym mówiły. Ja Ci zaraz jeszcze wskażę, jak odczytać te sygnały, które dają ryby. Będą mówiły, co im się podoba. Tak, chodzi o to, że jak, popatrz, masz przynętę oddaloną od spławika tyle. A ryby na przykład są tutaj, więc nie dosięgnąłeś do tych ryb, za mały grunt masz. I to bardzo często, albo w ogóle nie masz brania, albo te brania są takie, że ta ryba jakoś tam podpływa szybko i się nie zahacza. Najlepiej dobrać tak, żebyś miał po prostu pewne brania. Jeżeli dasz za duży grunt, ryby są tutaj, to masz jakieś fałszywe wskazania, spławik Ci chodzi, a nie masz brań. Bo ryby są wyżej, to Ci ryby mówią, podnieś się bracie troszkę, nie? No pewnie, że tak. I wtedy zmniejszasz grunt. Musisz odczytywać to, co Ci ryby przekazują. Nie zawsze się tak łatwo da to odczytać, to nieraz zajmuje trochę czasu. To nie tak, że jedna obcierka i już wiem, co tu jest na rzeczy, nie? Więc trzeba cały czas tą wodę czytać. Łowisz sobie, a w międzyczasie analizujesz, co się dzieje. I jak dobierzesz dobrze grunt, po zarzuceniu po prostu ten spławik wpada, przynęta wpada, opada. I za chwilę masz wyraźne branie, albo Ci zabiera szczytówkę, tak jak tutaj właśnie wędkarze, którzy tutaj wędkują, łowią w ten sposób, że nawet nie zacinają tych brań, tylko odkładają wędkę na podpórkę i czekają, tak jak na federa, żeby im zabrało szczytówkę. Ja jestem troszkę inna szkoła wędkowania, więc ja zacinam branie. Jak widzę branie, to ja tą rybę staram się zaciąć. Ale to będziemy też w czasie wędkowania mogli sprawdzić. Także zobacz, zestaw dla Ciebie jest gotowy. Ja jeszcze może wezmę spławiczek. Tutaj mam zestaw spławików. Zobacz, 6-gramowy, myślę na start, wygodnie będzie Ci nim rzucać. On robi fajny plusk, on ma tutaj taki troszkę grubszą końcówkę, więc jak on wpada do wody, to fajny plusk taki... Wabiący ryby pewnie. Tak, tak, imitujący uderzenia peletu o wodę, bo trzeba wspomnieć, że ten pelet, który wystrzeliwujemy, on wabi ryby na dwa sposoby. Po pierwsze, ryby to jedzą, więc przypływają do jedzenia. A po drugie, hałas, który powoduje pelet na wodzie, te pluśnięcia, zwracaj na to uwagę, to jest bardzo ważne, żeby było plum, 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 plum. I to jest takie zawołanie dla ryb. Halo, my tutaj jesteśmy. I one... Sygnał na obiad. Tak, tak. Na takich łowiskach, szczególnie tutaj, myślę, gdzie jest tak dużo ryb, te ryby są karmione. Więc jak są karmione, to one znają, kurczę, to uderzenie tego widelca o talerz, kurczę, gdzie tu ta mama obiad uderz przygotowała. Uderz, ryby się odezwą. Tak, tak. No dobra, zestaw mamy. Fajnie. Więc prosty. Możemy przejść do rozpoczęcia. Super. O, ale żeś kabanosa zapierniczył, jak zwykle, ty. To jest właśnie... To rekord swój pobiłeś, ty. Wiadro wody teraz dostanie. Ta ryba ma swoją historię. Często jak z Michałem jesteśmy gdzieś na filmie, to Michał mówi, daj mi na chwilę tylko usiąść, ja sobie rybkę złowię. I bardzo często jest tak, jak nie zawsze, że to Michał łowi najpiękniejszą rybę wyprawy. No i dzisiaj tradycji stało się zadość. Zobaczcie, Michał złowił pięknego karpia. Zważymy tego karpia, więc później Wam
później, nie w tym filmie, ogłosimy, ile on miał, ale ta ryba też będzie rybą konkursową. Wspomniałem o konkursie, zestaw podajników Prestona do wygrania. Proszę, oszacujcie wagę tej ryby w komentarzu, napiszcie, ile waży. W kilogramach, dwa miejsca po przecinku. Osoba, która jako pierwsza wskaże wagę lub będzie najbliższa, wygra zestaw podajników. Nie da się. Trzeba ją nisko, czekaj, ja ten podbierak, Michał, wezmę spod spodu. A no, weź go. Michał, a powiedz mi, czy to jest twoja największa ryba? Najdłuższa. Ale nie, nie karp nie w sensie. Wiem, czy, znaczy karp, na pewno najdłuższy. Nie wiem, czy najszerszy, musiałbym zobaczyć, ale najdłuższy chyba na pewno. Ładny, ładny walec. Myślisz, że to jest warte... Nie, no czekaj. No delikatnie. No to ale musisz ją prezentować, to musi być tak... Będzie delikatnie, no. Ale w sumie się nie chce tego. No bo jest w dobrej kondycji, tu ryby są w świetnej kondycji, więc Michał, delikatnie... Nawet się nie zdziwił. Zobaczcie, przepiękny karp. Zaraz go ważymy i wypuszczamy. Zobaczcie, piękna ryba, którą złowił Michał. Ja ją wypuszczam, no bo Michał musi filmować. Ryba jest zważona, więc jeszcze raz ostatnie zerknięcie, ocencie masę tej ryby. No, chcę chyba płynąć, ja ją muszę puścić. Także ryba wróciła w dobrej kondycji. Panie Michale, gratulacje. Podajcie wagę z podbierakiem tej ryby. Ja zaraz zważę podbierak i powiem wam, ile on waży. No, podbierak waży 800 gramów, 0,8 kg. Wow. Michał wysoko podstawił poprzeczkę, próbował tutaj mnie skusić, żebyśmy tu zostali parę dni, bo powiedział, że jak nie złowię większego, to nie wyjeżdżamy z łowiska. Nie podejmuję tej rękawicy, chociaż jest to możliwe, bo są tu nawet ryby, słyszałem, około 15 kg, ale cieszmy się tym, co uda się złowić. Mam jakąś fajną rybę, nie wiem co to jest, bo tutaj nawet te średnie ryby bardzo mocno walczą, więc zobaczymy. Jakbym się zbliżył do tej ryby Michała, to by było pięknie. No niestety i takie chwile też są nad wodą, ryby się spinają. Zakładam następną przynętę. Żółtego, wypranego banduma, 8 mm. I zarzucam w to samo miejsce. Bo ta ryba się tego nie spodziewała. Ona do tej pory chyba nie wie, że... O nie, już wie. Zaciął... Ojejku, co tu się dzieje? Zachowuje się bardzo dziwnie. Albo to jest bardzo duża ryba, albo ją gdzieś tam niestety podpiąłem, co się zdarza przy takich łowieniu w łowisku, gdzie jest bardzo dużo ryb. Nieraz te ryby powodują fałszywe brania. O kurczę, chciałbym złowić większą, żebyście mieli podwójną szansę na nagrody. Szkoda, że Michał nie powiedział tego przed zacięciem, to może bym jakąś tam poczarował, żeby większa ryba wzięła. No dobra, ale to musi być taka ryba większa od twojej, czy może być ryba nawet mniejsza od twojej? Ja nie będę zdradzał, ile twoja miała, więc... O co w okolicach? Powiedzmy plus minus kilogram, no. Plus minus kilogram. Ryba się strasznie dziwnie zachowywała po zacięciu, tak jakby, nie wiem, gdzieś tam nie była... Jakby się zawinęła o tą żyłkę, czy coś, no bo zaraz ją zobaczymy, czy to jest ryba podpięta, czy po prostu duża, bo to też tak może być, że jest po prostu kawał byka. No nie, niestety. Ta podpięta ryba jest. Podpięte ryby się nie liczą. Takie piękne branie kija już zaczęło zabierać.
poszedł. Też taka podpięta ryba wskazuje mi, że być może mam za duży grunt, więc zmniejszam, żeby nie zdarzały się żadne podpięcia. Tak jak wspomniałem, ryby wabi plusk, więc do tego będziemy używać peletu, to jest pelet 8 mm. Ja akurat dla siebie przygotowałem pelet Fin Perfect 8 mm. Dla ciebie przygotowałem pelet tutaj miejscowy, który się podobno najbardziej sprawdza, więc teoretycznie to jest to, czym karmione są te ryby, więc też będziemy mieli możliwość porównania, czy te ryby, mimo tego, że tego peletu na co dzień nie znają, będą na to brały, czy będą brały raczej na ten pelet, który ty będziesz miał, czyli ten, którym są karmione. Zobacz, zaczniemy je powolutku nęcić. Musisz się starać obrać sobie jakiś punkt na drugim brzegu. Ja tam mam takie drzewo bardzo charakterystyczne, więc ja będę strzelał mniej więcej w kierunku tego drzewa i mniej więcej tak jak proca niesie. Nie trzeba się starać, myślę na tym łowisku, nie trzeba się starać strzelać bardzo daleko. Są łowiska, gdzie trzeba mieć mocną procę, duży pelet i strzelać ile się da, jak najdalej. Natomiast tutaj myślę, że bardziej istotna jest celność, więc ile ta proca mi poniesie, staram się strzelać. Staram się, żeby to skupienie tych peletów było jak najmniejsze. Zobacz, jak napełniam mieszek, będziesz musiał dojść do tego w czasie łowienia. Zresztą będziemy się wymieniać spostrzeżeniami. Ile tych peletów do mieszka dać? Nieraz trzeba dać 2-3 pelety, nieraz trzeba sypnąć pełen mieszek. Zobaczymy. Ja to robię tak, że na przykład tu sobie przykładam, zobacz, mam napełnione, proce trzymam cały czas do góry. Jakbym proce obrócił w ten sposób i zaczął strzelać, to by mi się wszystko wysypało. Więc proce mam napełnioną, trzymam sobie mieszek, proca jest u góry, dociągam sobie tutaj do brzucha. Jak wyprostuję rękę, to za każdym razem mam takie samo naciągnięcie gumy i leci mi na tą samą odległość. I to jest hałas, który już te ryby przywołuje. Mniej więcej zapamiętuj, w które miejsce ci ten pelet leci. Widzisz, że to one mniej więcej w ten sam rejon lecą, te peleciki. Wybieram jeden pelet, który jest w podajniku. Wkładam go w gumkę, można zastosować specjalny przyrząd. Natomiast zobacz, jest taki bardzo prosty sposób. Masz gumkę, masz pelet, łapię tutaj gumkę, naciągam ją i pelet jest założony. Bardzo szybko to można zrobić. Trochę trudniej jest to zrobić, jak masz mokre ręce i pelet jest mokry. Więc, ale jak jest sucho, to widzisz, że to nie jest takie trudne. Wędka między nogi, żeby była gotowa. Ewentualnie możesz się posiłkować podpórką tutaj. Zobacz, ja mam tak ustawione stanowisko, że ta podpórka jest w takiej odległości, że się zapiera wędka o tą drugą przelotką o podpórkę. Więc nawet jakbym nie trzymał wędki w ręku, a byłoby branie, co może się wydarzyć, że ci zacznie zabierać kija, to mi nie zabierze tej wędki, bo wędka jest zabezpieczona tutaj o podpórkę, się opiera. Więc są momenty, gdzie strzelasz, nie trzymasz wędki w ręku. Więc warto zabezpieczyć, żebyś tej wędki nie stracił, bo brania nieraz są intensywne. Nawet teraz mogłoby ci zebrać w wodzie. Mogłoby zebrać, tak, oczywiście. Więc na przykład przygotowujesz sobie w ten sposób wędkę, ja nieraz trzymam po prostu między nogami tą wędkę, jak tobie będzie wygodnie. Dużo wędkarzy łowi w ten sposób. Wiem, że są też takie specjalne podpórki do odkładania wędki. No tak, ale nie do tej metody, nie do tego. Chodzi o to, że tutaj trzeba tą sekwencję wykonać bardzo płynnie, czyli tak, napełniam sobie koszyczek peletem, wystrzeliwuję w łowisko, biorę od razu wędkę, ona już ma odpowiednią długość żyłki i zarzucam. Okay. Zarzucam i ja wędkę trzymam, o słabo widać spławik. Coś widać. Coś tam widać, tak. Więc branie będzie to branie widać, no ta antenka jest dosyć długa. Akurat cień z tego drzewa, taki nieregularny, jasny, ciemny, dlatego tak wygląda. Jakbym łowił na przykład na czarnym, być może to jest też wyjście, tutaj koło nas nikt nie stoi, przesunę się ze strzelaniem na ten czarny cień na wodzie. Ty, przypuszczam, też będziesz miał czarny cień, więc warto na tym czarnym cieniu łowić. Zobacz, brania nie było, nie? To w tym czasie strzelasz. Warto sobie liczyć. Nie wiem, jak jest mało ryb, no to liczysz... O, zobacz, jest ryba. Ładne ugięcie. Więc zobacz, chwilę strzelaliśmy i już nastąpiło branie. I zobacz, ja to branie zaciąłem. Tak jak ci mówię, są wędkarze, którzy czekają, aż wędkę zabierze. No, no, no. Ja się obawiam, że nieraz bym się nie doczekał na to zabranie wędki. No ja znam łowienie na pelet Wagler takie, że po prostu branie jest i musisz to branie zaciąć. Dobrze tą rybę też utrzymać w stanowisku podczas holu, więc można się starać, na przykład opierasz sobie wędkę tutaj na podpórce, kontrolujesz, żeby była przygięta szczytówka i w tym czasie strzelasz.
Tak, żeby na bieżąco dokarmiać, żeby tak. one cały czas tam Tylko też, żerowały, żeby nie opuściły łowiska. Słuchaj, też na zawodach chodzi o to, żebyś łowił ryby, więc trzeba tak to robić, żeby tych ryb nie gubić w czasie holu też, nie? Żeby nie dawać im luzu. Łowimy na haczyki bezzadziorowe, więc też można tą rybę gubić. Na zawodach holuje się też ryby, staramy się holować ryby troszkę szybciej. Natomiast myślę, że tu nas nic nie goni i możemy sobie po prostu cieszyć się tym wędkowaniem, a z czasem po prostu starać się tak jakby doskonalić ten hol, żeby dosyć szybko tą rybę tutaj scholować. Zwrócę jeszcze na taką rzecz uwagę. Wielu wędkarzy trzyma podbierak tutaj i jak jest ryba, to oni ten podbierak jakoś przenoszą. Ja tego nie lubię, bo to jest ciężkie, niewygodne. Ja zdecydowanie wolę ten podbierak trzymać sobie tutaj. Masz go pod ręką. Mam go pod ręką, czas. Tylko go wysuwam, cofam. Ten ruch, nie muszę tutaj takich ruchów wykonywać. Dla mnie to jest niewygodne. Być może jak mam 3 albo 5 ryb do złowienia, to rzeczywiście odkładam na bok. Natomiast tutaj myślę, że na zawodach trzeba złowić kilkadziesiąt ryb. To jest ten ruch zupełnie niepotrzebny. To jest ruch taki automatyczny masz wyrobiony, tak? Tak, ja jestem tak nauczony. Ja ci mówię tak, jak niektórzy robią. Jest to wygodne rozwiązanie pewnie. Rybę jak już masz tutaj blisko, widzisz, ona jest blisko. Żyłka jest mocna. Oczywiście jak czujesz, że ryba walczy, no to trzeba jej odpuścić. A jak z hamulcem? Jak z hamulcem? Odkręcony? Nie. Delikatnie. Karol, musisz sobie wyczuć po swojemu. Ogólnie ten kołowrotek ma bardzo sprawny hamulec, więc tak jakby możesz na tym hamulcu polegać i łowić na hamulcu. Natomiast jeżeli łowi się kilkadziesiąt ryb dziennie i będziesz tylko w ten sposób popuszczał rybie, to zapewniam cię, że po dniu wędkowania ta żyłka będzie albo do odkręcenia, albo do wywalenia. Tak się będzie skręcona żyłka. O, takie wysuwanie żyłki to jest skręcanie linki, więc ja wolę, popatrz, popuszczać, tutaj widzisz jak trzymam. Widzę właśnie, że trzymasz, popuszczam, trzymasz palcem. Tak, żeby nie skręcało żyłki. To nie jest kwestia tego, że jest słaby hamulec w kołowrotku, tylko tu chodzi o to, żeby żyłka się nie skręcała. Ja wolę w ten sposób holować. To już bardziej dla zaawansowanych. Ja na razie polegam na hamulcu. Tak, więc ustaw sobie ten... podkręcony. Zobacz, ten zestaw został zbudowany na tyle mocno, ja ci zaraz opowiem też szczegółowo, jak wygląda zestaw i zobaczysz, że ten zestaw jest naprawdę mocny. To nie, ja mogę naprawdę bardzo siłowo tą rybę starać się podnieść i nic się nie powinno wydarzyć. Tutaj te ryby są bardzo waleczne, bo są dość dobrze natlenione. Tak. No, gospodarz łowiska tu dba o to. Dużą frajdę sprawić na maślance. Zobacz, jak walczy. No nie jest jakiś olbrzymi, ale... Ale ładny. Tak. Piękna ryba na rozpoczęcie. Zobacz, jak rybę wyciągnę, ja cały czas mam kontakt, zobacz, jest w miarę na sztywno. Widzisz, ja nie robię żadnych luzów, żeby tam się nic nie zaplątało przy szczytówce. Dolnik pod pupę, na dolnik mogę usiąść. Mam w dwie ręce wolne, podbierak opieram sobie na kolanach, nie muszę chodzić, ryba się nie obija na platformie. Haczyki są bezzadziorowe, więc łatwo można odczepić. Raczej nie wyrzucaj przynęty do wody, bo może być niespodzianka w postaci brania, to co zauważyłeś. No i ryba jest do wypuszczenia. Jak są zawody, to po prostu wkładasz podbierak do siatki, podnosisz, ryba przeskakuje. Okay. A my tą rybę spróbujemy może pokazać, pierwszą rybę. Prezentuję rybę nad podbierakiem, bardzo nisko. Żywa. Tak, żeby w razie czego mieć możliwość jej uwolnienia. Zobacz. 2 kilo? Coś koło tego. Będzie. No. Będzie. Więc wypuszczamy rybę i pewnie zaraz Karol sam zacznie łowić. Oby. Pieczą wędkę, jakby miało mi Zarzuciłeś tylko? Tak, tylko zarzuciłem, wyrwała wędkę. No właśnie o tym ci mówię, że to jest ten moment. Wow. To twoja ryba tam walczy, nie? Tak. To ja na razie tylko do nęce nie będę. Dobra. Karol zaciął fajną rybę. Ta ryba wpłynęła tutaj w miejsce, gdzie ja nęcę, więc... Zrobił się wir na wodzie, nie zarzucam zestawu, bo mam blisko brzegu, ale poczekam, aż ta ryba odpłynie. Jest taka niepisana zasada na zawodach wędkarskich. Jeżeli twój sąsiad ma dużą rybę, ta ryba wpływa w twoje stanowisko, sąsiad cię o tym informuje, ryba jest u ciebie, wtedy nie zacinamy, żeby nie ściąć komuś ryby. Jeśli jest to bezpieczne, to po prostu zostawiamy zestaw w wodzie
jeżeli gdzieś tam widzimy, że ta ryba może zaczepić o nasz zestaw, to najbezpieczniej jest ten zestaw wyciągnąć, odczekać chwilę, aż sąsiad wyciągnie rybę, albo ta ryba wypłynie z naszej strefy i wtedy można zarzucić. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja będzie, przytrafi się nam, czyli my zatniemy dużą rybę, ryba wpłynie do sąsiada, my informujemy sąsiada, słuchaj, ryba jest u ciebie, uważaj. Więc działa to w dwie strony, warto tego przestrzegać. Wow, ale idzie. Twardy przeciwnik. Karol, może ty rybę konkursową pykniesz? Oj, nie wiem. Dawaj, walcz. Nie, to nie jest duża ryba, wbrew pozorom. Tylko waleczna. To nie jest duża ryba, tylko ona jest strasznie waleczna. O. Też nie jest ten moment. Ale ładna. Karol, to też jest parę ładnych kilo, co? Ze czwórka? No. 3,5, 4? Z 3 kilo na pewno. Bardzo ładna ryba, w dobrej kondycji. Wracaj do wody, przyjacielu. Łowienie na pelet wagler jest bardzo aktywne, ale też bardzo widowiskowe i mi sprawia wiele radości. Szczególnie gdy strzelę peletem, później kawałek za to miejsce zarzucę zestaw i bardzo często zdarza się tak, że spławik uderzy o wodę i następuje branie. Jest jeden warunek. Po upadnięciu spławika na wodę nie można go podciągać. Po prostu trzeba dać szansę i ryba, tak jak to Artur Matczak wczoraj mi powiedział, mucha i ciap. Ryba nie ma czasu na zastanowienie i to jest właśnie ten moment, te brania są bardzo widowiskowe, na wodzie robi się piękny wir, a jak zatniemy, no to później jest piękna walka z rybą. O, to jest ten moment. Kurczę, Michał, daleko mi do twojej ryby, no postawiłeś poprzeczkę bardzo wysoko, co mnie bardzo cieszy. Spodnie oczywiście po takim wędkowaniu do prania. Całe szczęście mam na wymianę ubranie, więc wrócę w suchych spodniach. No i rybka do wody. Karol, zestaw masz przygotowany, pelet do łowienia i do nęcenia jest. Pożyczę ci też proce. Myślę, że to okay, są bardzo super. Dobre proce, bardzo celnie strzelają, więc pewna guma, nówka sztuka, nieśmigana. Fajnie. Więc myślę, że będziesz miał radochę i dzięki temu, że będziesz celnie strzelał, będzie więcej brań. Myślę, że na tym się trzeba skupić. Wypróbuj sobie, zobacz jak to chodzi. Fajnie, dzięki. No, tak jak mówiłeś, jest taka elastyczna. No, tylko staraj się mniej więcej strzelać na tę samą odległość za każdym razem. Kciukiem tutaj sobie, zobacz, jest specjalne miejsce, żeby sobie kciukiem tą procę ustabilizować. Pewnie tutaj trzymaj procę w ręku i za każdym razem będziesz strzelał, ten rozrzut powinien być taki sam. Okay. O, i ten dźwięk, słyszałeś dźwięk? Mhm. Plum, plum, plum. Jest. To jest to zaproszenie. To jest ta melodia. Tak. Na strzelanie. Tak. Więc zapraszaj ryby. I baw się. Dobrze, będę zapraszał. Dzięki serdeczne.
pogoda się zmieniła i jest trudniej niż było na początku, chociaż nie jest bardzo źle. Zaczął taki wiać wiaterek nieprzyjemny wzdłuż i on bardzo mocno wyciąga spławik ze stanowiska. No i ta przynęta się przesuwa, co nie jest atrakcyjne dla ryb, no ale jakieś branie udało się wywalczyć. Mam nadzieję, że będzie fajna ryba do kamery i że za chwilę będą kolejne rybki. Przy łowieniu na pelet wagler bardzo ważna jest regularność, żeby tak jakby to łowisko zbudować, te ryby, żeby ustawić. To nie jest tak, że trzy razy się strzeli i już trzeba oczekiwać efektów. Nieraz trzeba i ponad pół godziny pracować na to, żeby te ryby tam się ustawiły. Ale jak już się ustawią, to wtedy jest fajne wędkowanie. Kurde, palce mi chce uszkodzić, no co za... Wiesz, jak dostałem tym po paluchach? Boli ręka! Co to za potwór jest? Trzeba przytrzymać ryby. Miejscowy pierożek. Oczywiście ryba do wypuszczenia. No i może się trafi większa. Skubany nie chce sobie dać głowy podnieść. Chyba dobry ogon ma, bo tak zawija, nie? To waleczny skubaniec. Widziałem, mały jest. Taki pierożek jak, nie wiem, jak tamten. Krótka chwila i następna ryba do prezentacji. Ciekawy jest tym wiatrem. Raz mi wybrzusza żyłkę w prawo, raz wybrzusza żyłkę w lewo. Kilka słów o sprzęcie, bo uważam, że na to łowisko trzeba indywidualnie przygotować sprzęt. To nie jest taki zestaw do pellet waglera, jaki użyłbym na większości innych łowisk. We wcześniejszym filmie, który znajdziecie gdzieś tutaj albo tutaj, raczej tutaj, więc tam opisałem taki, powiedzmy, wyjściowy zestaw do łowienia na pellet wagler. Natomiast na łowisko Maślanka, w którym jest bardzo dużo ryb, ryby są bardzo żwawe, to cały czas chodzą na powietrzacze, być może to będzie słychać, albo Michał gdzieś tam pokaże w przebitkach, więc tu jest, ta woda jest natleniona, ryby są zdrowe, żywe, walczą bardzo zaciekle. Holi jest dużo, więc to też nas prowokuje do tego, żeby dosyć szybko holować forsownie. Do tego jest potrzebny mocniejszy sprzęt. Przyznam się, że wczoraj miałem kilka godzin, żeby sprawdzić, co się dzieje w wodzie. No i okazało się, że ten mój sprzęt, który miałem, był troszkę za delikatny, więc musiałem go zmodyfikować. Dla Karola do wędkowania przygotowałem wędkę Ignition Pellet Wagler 11-stopową z kołowrotkiem Centris 520, z tym, że wykorzystałem szpulę od kołowrotka, który stosuję do łowienia na metodę, czyli żyłka 0,23 jako główna i tam jest 15 metrów strzałówki z żyłki 0,28. Bardzo mocna żyłka. Przy holowaniu ja w ostatniej fazie holu mogę sobie pozwolić, żeby tą rybę troszkę siłowo do tego podbieraka wciągnąć, bo wiem, że mam bardzo mocną żyłkę. Do tego przypony z żyłki 0,21 Reflo Power. Bardzo mocne. Nie sposób tego urwać w ręku. Więc haczyk numer 10. Myślę, że to jest sprzęt tutaj na te ryby, które tutaj są, intensywnie żerujące, dużo ryb, więc sprzęt też musi być bardzo solidny. Dla siebie przygotowałem również 11-stopowe wędzisko Pellet Wagler, ale z serii Supera X. Tak jak u Karola, kołowrotek od metody,
żyłka 0,23, strzałówka 0,28, gruby przypon 0,21, haczyk 10. No i będę się bawił. Bardzo fajne łowienie. Teraz miałem możliwość takiego regularnego w miarę łowienia przez kilkanaście minut, czyli regularnie mogłem strzelać, nie musiałem schodzić z kosza, żeby coś tam do filmu zrobić, więc mogłem skupić się na łowieniu. Już to wędkowanie jest takie bardziej poukładane, czyli nęce zarzucam, następuje szybko branie, haul i to jest wszystko takie regularne. Właśnie o to chodzi. O to chodzi podczas zawodu, żeby tak sobie ustawić to wędkowanie, żeby to było takie bardzo regularne, żebyśmy czuli, że robimy coś dobrego i że to, co robimy, przynosi skutek. Nieraz te brania następują, tak jak teraz, zarzuca się zestaw i brania następują regularnie, tam powiedzmy po kilku sekundach. Nieraz trzeba odczekać kilkanaście sekund, gdy się łowi na metodę. Brania często następują po 6-8 minutach, ale też jeżeli te brania następują regularnie, to też jest bardzo takie fajne, satysfakcjonujące łowienie, bo wiemy, co się dzieje w łowisku. Dobrze to łowisko czytamy, możemy tak jakby tego brania właśnie po tych 6-8 minutach się spodziewać. Ło, od razu. Właśnie robiłem zestaw i chciałem zobaczyć, czy się spławik pokaże. I tak czekałem, chwilę czekałem, branie. Ale zobacz, ciekawa też sprawa, że długo nie donęcałeś łowiska, prawda? Tak. Więc to też trzeba takie rzeczy analizować, więc być może nieraz za dużo... Amur. O, to podbierz go za pierwszym razem, bo będziesz miał ogień. Ja muszę natomiast zmniejszyć grunt, bo kurczę, mam podczepioną rybę, co nie jest dobre. Miszu. No, azjatycki wojownik. Wow! Wow! I do wody! Michał, wypuszczam tak samo. Tyle ze zdjęcia. Blum, 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 blum. W związku z tym, że wykorzystuję przypon zakończony gumką, znaczy włos jest zakończony gumką, no to mogę skorzystać z różnych przynęt. Oczywiście podstawowa rzecz przy łowieniu na pelet Wagler. Nęcimy peletem 8 mm. Ten sam pelet 8 mm trafia w gumkę. To jest podstawowa przynęta i bardzo często tak się wędkuje. Można też w tą gumkę włożyć wafter. To jest przynęta, która dużo wolniej opada. Ryba tak jakby no... ma więcej czasu podczas opadania przynęty, żeby zdecydować się na branie. I te waftersy też bardzo często bywają skuteczne, więc też warto ze sobą zabrać jakieś pudełeczko z różnokolorowymi waftersami właśnie. O, teraz mam branie właśnie na waftersa. Z różnokolorowymi waftersami, żółte, pomarańczowe, różowe. Takie podstawowe waftersy, które też mogą skusić rybę do brania. No powiem Ci, że Michał, Twój karp w porównaniu do tego to jest w ogóle... Nie ma porównania, o to może tak. Jak z dwóch różnych łowisk. Andrzeju, nie denerwuj się. Wyklepiemy. Ja się wyklepię wszystko. Na spokojnie. Jest trochę większa niż przeciętne, niż te najmniejsze karpiki. Przepraszam Cię, Michał, ale...
piękna, silna ryba. Nie chcę go za długo trzymać, bo on już się niepokoi i zaraz będzie niegrzeczny. Piękny ten jest. Zobacz, jakie piękne kolorki ma Michał. Te malutkie takie gwiazdeczki. No, to jest chyba najpiękniejsza ryba, którą złowiłem. Nie największa, ale jest przepiękna. Zobaczcie na ułożenie łusek, na te gwiazdeczki tam przy ogonie. No, jesteś piękny. Taka ryba zasługuje na wypuszczenie, więc jak najszybciej do wody. Trochę rzem się ubrudził. No nie jesteś w stanie mieć tak szybko brania w żadnej innej metodzie. No to po prostu te ryby... O, no zobacz, już od razu. Ja jestem w szoku, bo ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze, wiesz. To tam widziałem parę razy, jak chłopaki ćwiczyli przed zawodami, no ale... Ale wiesz, żeby tak przez dłuższy czas na to patrzeć, jak to działa, no to faktycznie... No teraz ryby wkręciły się na maksa, a teraz to są brania po prostu... Po wypuszczeniu ryby, krótkiej sesji tutaj fotograficznej, Michał coś nagrywa. Zarzucam zestaw, dostrzeliwuję. Pelet jest... Ojejku. Kolejne branie. Gadu, gadu, zamiast go podebrać, to teraz będę walczył niestety za długo. No ale ryby się wkręciły. Był moment taki, że... No wiadomo, film to nie jest takie... To jest amur. To nie jest wędkowanie. Tutaj trzeba rybę zaprezentować, inne rzeczy zaprezentować, coś wytłumaczyć, więc no to nie jest takie regularne łowienie, jakie jest na prywatnym łowieniu albo na zawodach, gdzie człowiek jest skupiony cały czas i się stara jak najbardziej skutecznie łowić. Więc przez to, że tutaj tak troszkę zaniedbaliśmy regularne nęcenie, no to te ryby no przestały tak dobrze żerować. Trudno było cokolwiek złowić. Wystarczyła chwila, no myślę, że to trwało ze 20 minut. I ryby znowu się ustawiły i są regularne brania. Amur! W sumie oczy to ma podobne do mnie, nie? Takie. Także nawiązując do tej systematyczności, ryba wyciągnięta, od razu nęcę łowisko, zarzucę i branie może być natychmiastowe, tak jak branie tego amura. Więc już jestem gotowy do zacięcia, bo teraz jest taki okres, że te ryby naprawdę fajnie żerują. Piękny. Także proszę, do ręki twoja ryba. Oj. Próbowaliśmy. Wiało trochę. Pogoda była nie najlepsza. Zmieniliśmy na bombkę, bo myśleliśmy, że może to przyniesie kilka dodatkowych brań. Niestety ryby wolą stać przy powierzchni. Powrót do łowienia na pellet Wagler. Pierwszy zarzut. I od razu piękna ryba, więc gratulacje. Tak naprawdę od razu wziął, od razu zapadł, po zarzuceniu. Super, no, ryba. Branie było niesamowite, co? No, kija, no i hol też był ciekawy. Pod wieraka najbezpieczniej będzie. To pod wieraka. Proszę bardzo, twoja ryba. No, uwaga. Ty wypuszczaj. Ostrożnie. Płyń, mistrzu. Dzień powoli dobiega końca, jeszcze pewnie parę ryb uda się złowić. Natomiast może ten hol to jest dobry czas, żeby troszkę opowiedzieć o tym, jak ja się przygotowuję do zawodów. To zależy też od łowiska, od, nie wiem, pory roku i tak dalej. Ale przeważnie na większość zawodów, gdzie startuję, paczka peletu, to jest 2-milimetrowego mikropeletu, to jest wszystko, co jest mi potrzebne na zawody. Oprócz tego porcja zanęty, kilogram, to też jest aż za dużo, myślę, na większości zawodów. Chyba że trzeba bardzo intensywnie donęcać, no to wtedy, i ta zanęta jest potrzebna, no to wtedy można mieć więcej. Oprócz tego pelet 8 mm, ewentualnie, no, jak się łowi bliżej, to można, czy są małe ryby, to można jeszcze myśleć o 4 czy 6. Natomiast te 3 przynęty, to jest, czy zanęty, to jest to, co ja przygotowuję. Jeżeli nie znamy łowiska, można też zróżnicować, przygotować sobie jasny i ciemny pelet, tak samo jasną i ciemną zanętę, ale lepiej przygotować przed zawodami nie za dużą porcję, bo zawsze w czasie zawodów szybko można sobie dorobić taką porcję. No i oprócz tego potrzebna jest kukurydza. Tam, gdzie ja łowię najczęściej,
tam trzeba po prostu nęcić ryby kukurydzą, więc ja tam zużywam różnie, no, od 3 nawet do 8 puszek kukurydzy, więc tyle mam ze sobą na zawody. Tutaj na to łowisko akurat przygotowałbym dosyć dużo peletu 8-milimetrowego, no bo ten pelet tutaj jest bardzo ważny przy nęceniu właśnie na pelet Waglera. Myślę, że w ciepłych miesiącach ta metoda tutaj jest bardzo skuteczna, a jak nie, to też do łowienia na bombkę, więc dużo peletu 8 mm. Na pewno trzeba mieć wędkę do metody. Na tym łowisku, gdzie się łowi do osi, to przypuszczam, że wędka 10-stopowa, 3-metrowa, ewentualnie 11-stopowa to jest maksymalna długość do łowienia. Wędka do bombki, jak najkrótsza. Ja bym zastosował 9-stopową, ewentualnie tak jak w tym przypadku, gdy łowiłbym na bombkę troszkę dalej, tak jak teraz około 20 metra, to wykorzystałbym tą samą wędkę do pelet Waglera, czyli to jest 11-stopowy kij. No i tyle. Metoda bombka, pelet Wagler. To są trzy metody, które biorę pod uwagę podczas zawodów tak zwanych metodowych, gdzie dopuszczony jest właśnie pelet Wagler. Gdzieś strzeliłem, wciągnąłem w to i od razu jest branie. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca. Już nie chcemy Was zanudzać tymi rybami, ale musicie uwierzyć, że teraz jest okres taki, jaki każdy, myślę, startujący w zawodach może sobie wymarzyć. Czyli jest, ryby są ustawione, są znęcone. Strzelam pełnym mieszkiem, po tym zarzucam zestaw mniej więcej metr, może 1,5 metra, troszkę za to miejsce nęcenia. Następują brania, a jeżeli nie nastąpi branie od razu po zarzucie, wtedy dostrzeliwuję kolejny mieszek. Wybieram luz na żyłce, jednocześnie podciągając zestaw bliżej. Najczęściej to właśnie jest to w miejsce nęcenia i w tym momencie następują brania. Już nie pamiętam od ilu zarzutów nie zdarzyło się, żebym nie miał brania. Chociaż ostatnio ze 2 razy ściągnąłem, ale tak to raczej każdy zarzut kończy się holem ryby, albo prawie każdy, więc to jest, myślę, super skuteczność. Ja bym sobie życzył mieć taką skuteczność na zawodach. Więc nawet jeżeli będziecie startować w zawodach i w pierwszej godzinie nic się nie dzieje, w drugiej się nic nie dzieje, warto sobie budować to łowisko, bo przyjdzie moment, że te ryby się ustawią i będziecie regularnie łowić. Się może okazać, że jeżeli nawet traficie dobre 2 godziny, to sobie tak zbudujecie wagę i tak polepszycie wynik, że warto sięgnąć właśnie po ten pelet Wagler i o nim nie zapominać, nawet gdy początek się wydaje trudny i te ryby są trudne do złowienia. Ryby są niesamowite, muszę powiedzieć. Tak waleczne ryby. Widać, że one tu mają tlenu. Opór, bo się nie męczą szybko. Wrócić, ale był za daleko, żebym go sięgnął pod wirakiem. Kurczę, Michał dał mi wyzwanie do konkursu. Ta ryba jeszcze nie jest za taka odpowiednia do konkursu, ale mam nadzieję, że złowię jakąś taką, którą będę mógł ogłosić rybą konkursową. Wprawdzie już mi niewiele czasu zostało, ale jeszcze się nie poddaję. Rybę wypuszczam i myślę o konkursie. Tylko jedno w głowie mam, karpia dużego dać wam. Pocieszam się tym, że to jest duża ryba. Miałem wrażenie, że po zacięciu zobaczyłem duży wir i miałem wrażenie, że to był duży ogon. Więc albo to jest ta ryba, którą zaciąłem, albo ta jest ta, która była szybsza od tej dużej. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Na razie nie stawię jakiegoś wielkiego oporu, więc albo to już jest naprawdę taki janosik tutaj doświadczony, miejscowy, który już niewiele przeszedł, który bardzo wiele przeszedł i któremu już się po prostu nie chce.
przyjdzie tutaj delikatnie do brzegu, da się podebrać, da się sfotografować, oczko puści, a my będziemy mogli ogłosić kolejny konkurs w jednym filmie. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że stresuję się jak na dobrych zawodach, bo mam takie przeczucie, że to może być ładna ryba. Poza tym jeszcze Michał powiedział, że jak będzie ładna, to zrobimy drugi konkurs, więc jest szansa, że dwie osoby będą mogły wygrać komplet podajników. No chciałbym, kurczę, taką niespodziankę na koniec sprawić. Ryby jeszcze nie widziałem, więc tak na razie to jest wróżenie z fusów. Jak widzicie, trochę jeździ. Nie chcę dać się dźwignąć. Ale już zaczynam widzieć spławik, to parę centymetrów, tak jakby już troszkę wyżej. Te duże ryby, jak walczą, to później, jak już się robią zmęczone, to puszczają bąble powietrza, tak jak sumy. Te duże karpie tak samo puszczają bąble powietrza. Więc zobaczymy, no jak będą bąble, to będzie byk. Kurna, jak dzielnicowy po rejonie tutaj chodzi, no. Które to już kółko. Zawija przy tym samym kołku. Tu odchodzi od brzegu. Dobra, ciach, zwrot. O, spławik już coraz wyżej. No nie, to nie jest bardzo duża ryba chyba. Chyba, że ma zawiniętą płetwę grzbietową, bo też tak może być. O, teraz się uwolnił z tej płetwy. Dobra, teraz powinno być łatwiej. Chyba to będzie duża ryba. No nie, ogon jest za blisko spławika, więc chyba tylko taki waleczny wariat. Michał, możemy jakieś zakłady buchmacherskie włączyć, żeby teraz ludzie obstawiali, ile ma ryba? Masz jakiś tam przycisk? Ty, polska buchmacherka jest dozwolona, to ktoś mi tłumaczył. Chociaż ja jako niemiecka mogę być potraktowana, to może lepiej nie bawmy się w to. No skubany, no... Mógłbym go troszkę bardziej forsownie spróbować, ale... Jakoś mam blokadę, że mogę go stracić. No i tyle by było na... A miało być tak pięknie, miało nie wiać oczy nam. Jak pewnie widzieliście, nie udało się wyholować tej ryby. Przypuszczam, że to była ładna ryba. No ale Michał, człowiek o dobrym, gołębim sercu, powiedział, masz bracie jeszcze jedną szansę, zarzuć. Jakakolwiek ryba zostanie złowiona, to będzie ryba konkursowa, więc być może będziecie obstawiać wagę jakiegoś pierożka, a może się trafi następna jakaś większa ryba. Zobaczymy. Mnie nie stresuj, bo to jest, chodzi o konkurs dla widzów. Muszę się postarać. Wiesz, jak ja się starałem z tym karpiem i nie pykło. Ale zauważyłem spławik, którego szukaliśmy. Jakbym walczył z rybą decydującą o Mistrzostwie Świata, kurczę. Nie chcę się poddać do samego końca. Słuchajcie, ryba nie była duża, ale naprawdę już strasznie delikatnie oholowałem, żeby móc ogłosić kolejny konkurs. Zakończenie jeszcze będzie, natomiast no to już jest na pewno koniec wędkowania. Tak jak Michał wspomniał, to jest kolejna ryba konkursowa, więc obstawiajcie masę dwóch ryb. Ta osoba, która wytypuje masę tej większej ryby, otrzyma zestaw podajników i osoba, która wytypuje masę tej ryby, też otrzyma zestaw podajników, więc dwa zestawy podajników do wygrania. Zapraszamy do zabawy. Oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba subskrybować kanał, pod filmem zostawić łapkę w górę, no i w komentarzu napisać masę jednej bądź dwóch ryb z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kilogramach. W komentarzu napiszcie, ile ważyła ryba numer 1, zaznaczcie ryba numer 1, taka i taka waga, ryba numer 2, taka i taka waga, w kilogramach, dwa miejsca po przecinku. Ja wam tą rybę razem z Karolem zaprezentuję. To nie jest jakaś wielka ryba. Myślę, że do Michała ryby nie miała startu.
No ale dzięki niej ktoś zostanie szczęśliwym posiadaczem zestawu podajników do Method Feeder. Ryba zważona. Tego nie pokażemy w filmie, oczywiście przy rozwiązaniu konkursu to pokażemy i rybę wypuszczamy. To jest ryba numer 2, ryba konkursowa. No cóż, czas się żegnać. Ja chciałem Karolowi bardzo serdecznie podziękować, że mnie wytypował tutaj w konkursie świątecznym. Jest mi niezmiernie miło. Starałem się pokazać metodę Pellet Wagler. Ona jest bardzo skuteczna, ale też bardzo wymagająca, no bo tak jak widziałeś, tu trzeba cały czas pracować, zarzucać, przerzucać, dostrzeliwać i cały czas obserwować, co się dzieje. Te ryby, były momenty, że lepiej żerowały, gorzej, troszkę nam wiatr przeszkadzał, ale trochę ryb udało się złowić, więc dzień jak najbardziej udany. Myślę, bardzo że tak. Dziękuję. To ja dziękuję Ci, Adam, za to, że poświęciłeś swój czas, bardzo żeby do nas przyjechać na łowisko Maślanka i udzielić mi tych informacji. Na pewno jest to fajny materiał do dalszej nauki, no i też kwestia przygotowania do zawodów. Bardzo dużo udzieliłeś mi fajnych rad. Na pewno będę to wdrażał w życie. No i dziękuję Ci jeszcze raz. Ja też bardzo jest mi miło, no, bardzo jest miło, że coś takiego słyszymy, więc będziemy się z Wami żegnać. Jeżeli film Wam się podobał, pozostawcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Tam też pojawiają się jakieś ciekawostki, nowe produkty, filmy. Dziękujemy bardzo, że obejrzeliście ten film do końca. Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. A my teraz idziemy na kiełbachę. Tylko jedno w głowie mam, karpia dużego dać wam. Plum, 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 plum.